Hejeczka, kochani. Jestem po spotkaniu z Alutkami i teraz, słuchajcie, wybieram się do HomeSense na trochę takie świąteczne zakupy. Trochę świątecznych rzeczy chcę kupić i wam pokażę może, co tam jest ciekawego. Ja właśnie wróciłam z HomeSense, ze sklepu, kupiłam parę rzeczy i stwierdziłam, że zamiast siadać i nagrywać taki haul osobno, to po prostu pokażę wam w tym vlogu, co kupiłam. Kilka rzeczy z prezentami. Zacznę może od czegoś, co kupiłam z myślą o sobie i swojej łazience. Jest to taki pojemnik na, powiedziałabym, na mydło, który stawiamy sobie w łazience na przykład. To nie musi być na mydło, to może być nawet żel pod prysznic, możemy sobie do tego nalać, ale jest przepiękny. Naciskamy sobie to i tutaj nam, prawda, mydełko leci. No przepiękne to jest. Troszkę światło jest kiepskie, no bo słuchajcie, nie nagrywam bez lamp, tylko po prostu z oświetleniem, które mam w pokoju. Francuski, elegancki. Kolejna rzecz to jest coś, co kupiłam dla jednej z moich dziewczyn z pracy, dlatego że bawimy się w Secret Santa. Każda z nas losowała jakąś karteczkę z imieniem, no i mi wypadło, nie powiem kto, bo one czasem oglądają moje filmiki, więc nie chcę, żeby widziały. I tak później się pewnie, i tak się później wyda, kto miał kogo, więc tak zawsze jest. Ale generalnie, no, chcę tylko wam pokazać na razie tą rzecz. Jest to przepiękne lusterko, tutaj z takim wielkim jakby kryształem, no przepiękne. Z tej drugiej strony ma przybliżenie pięciokrotne, no a z tej ma takie normalne, w normalnej cenie. To lusterko kosztuje 30 funtów, a tutaj udało mi się zdobyć właśnie w HomeSense za 15, więc super, za połowę ceny, ale jest przepiękne, więc mam nadzieję, że się spodoba lustreczko. Kolejna rzecz to jest przepiękna taka śnieżynka drewniana, słuchajcie. To jest coś pięknego, jest tak fajnie zrobione i jest tak oczywiście takim postarzanym, takim trochę vintage, ale takie chubby chic. Mam właśnie takie przetarcia na sznurku, przepiękna dekoracja, taka moim zdaniem zimowa, nie tyle co prawda świąteczna, ale zimowa. Tak mi się strasznie to podoba, że wychodzi z tego taki trochę filmik z prezentami, kurczę. Chowaj swój na prezenty świąteczne. Słuchajcie, kolejny to już taki typowo Christmasowy właśnie, więc muszę go jak najszybciej podarować. To jest, proszę państwa, kubeczek. Kubeczek z reniferki. Przepiękny, tutaj ma raz, dwa, trzy, cztery renifereczki. Taka cała rodzinka, prawda? Super śliczny, bardzo mi się podoba. I właśnie to uważam, że to też jako prezent pod choinkę dla kogoś to jest super rzecz. Ja na przykład uwielbiam kubki. I gdybym dostała taki kubek, to bardzo bym się ucieszyła, bardzo by mi się podobał. Więc mam również nadzieję, że tej osobie się spodoba. Rzecz zobaczyłam, kiedy stałam w kolejce. Słuchajcie, nie mogłam jej tam zostawić, ona tak po prostu ktoś ją wziął i przełożył i ona tak tam leżała. Nie mogę, zobaczcie, różowa żółwiczka, jaka ona jest super piękna, śliczna jest, no tego jest miluzia, jaka jest śliczna. I ona powędruje do takiej pewnej małej księżniczki, więc taki różowy, prawda, ale możesz sobie tutaj na razie posiedzieć, koleżanku, prawda? O, jak ładnie. Jaka jest milusia. I ile kosztowała? Ona kosztowała 8 funtów. W oryginalnej cenie taka maskotka kosztuje 16 funtów. Jest z White Republic Company. Z tego, co widzę, została wyprodukowana w tym roku. Także taka młoda żółwiczka, prawda? Nie, to jest taka złotka, kolej. Śliczna jest. Piękna. Kolejna rzecz. Ze względu na fakt, że przychodzi do mnie dzisiaj Sylwia z Przemkiem, to
to stwierdziłam, że kurczę, nie zdążę polecieć do sklepu. Mam tu jakieś ciasteczka i tak dalej, różne, prawda, takie mam na przyjęcie gości. Ale nie miałam ciasta, stwierdziłam, że jak oni przyjdą wieczorem na kawkę, herbatkę, to dobrze byłoby mieć ciasto. I słuchajcie, znalazłam takie ciasto właśnie, tam też bardzo dużo jest jedzenia właśnie z różnych zakątków świata, powiedziałabym. Bardzo ciekawe, fajne właśnie potrawy można... Potrawy? No, można znaleźć fajne rzeczy do jedzenia. No i teraz słuchajcie, znalazłam coś takiego Luxury Marzipan Stollen. Stollen? Stollen? Nie, jak to się czyta? Nie wiem, nie wiem. Made in Germany. Czyli wydaje mi się, że to jest taki keks, może coś takiego w tym stylu. Więc dzisiaj będziemy próbować, zobaczymy czy to jest smaczne, czy to nie jest smaczne. To jest zapakowane, już próbowałam się do tego dorwać, ale mówię, dobra, poczekam. Poczekam, aż oni przyjdą, otworzę to dopiero wtedy i pokroję. Powiem wam szczerze, brakowało mi, mam bardzo dużo świeczek, jeszcze niektóre są takie końcóweczki do powypalania, ale... Stwierdziłam, że kurczę, Artur przyjeżdża na święta do mnie, chciałabym tutaj w ogóle w pokoju mieć taki już zapach świąteczny, taki albo to choinka, albo jakieś przyprawy korzenne, albo coś takiego, co by mi ze świętami się kojarzyło. No i jak Aliczek była u mnie, moja kochana Aliczu, to byłyśmy w TK Maxie, a TK Max generalnie i HomeSense to jest to samo, tylko po prostu HomeSense jest tak jakby departamentem, w którym macie same rzeczy praktycznie do domu. Chociaż tam też są kosmetyki, ale nie ma po prostu ubrań, tak? I słuchajcie, znalazłam wtedy, byłyśmy w centrum Londynu, właśnie w TK Maxie, znalazłam taką piękną świecę, Sugar Plum, piękna czerwona, więc idealnie będzie pasować właśnie do stołu, jeżeli to ją odpalę najpierw, zobaczymy. Kosztowała 8 funtów, jest to Luxury świeczuszka z piękną przykrywką, bardzo kojarzącą mi się z Buffett Body Works. Jest cholernie ciężka i ona jest z firmy, z której ja z tamtego roku mam świeczkę, jeszcze chyba, muszę sprawdzić, jeszcze się nie wypaliła do końca. Z reliwerkiem, też ją kupiłam chyba w HomeSense w tamtym roku. Właśnie mi się teraz on nie przypomniał, więc dobrze, dobrze ten, sobie przypomniałam. I ona była z tej samej firmy, czyli z firmy Thompson. Thompson Ferrier. Thompson Ferrier? Czyli jakoś tak. I proszę Państwa, jak to pachnie. No po prostu... No... Jezus Maria, nie da się tego zapachu opisać. Po prostu się nie da. Ale jest właśnie super. Mi troszeczkę jakby żurawiną bardziej niż tą plam. Ale jest piękna. Ja stwierdziłam, że ona taka będzie właśnie fajna. Troszeczkę taka świąteczno-owocowa. Że właśnie do wigilijnego stołu, czy tam po prostu podczas świąt, żeby się paliło, żeby ładnie po prostu tak wyglądało, pachniało. I stwierdziłam, że dobra, to ta świeczka mi wystarczy, więcej nie kupuję na święta, wystarczy. Nie mogłam się powstrzymać. Nie mogłam się powstrzymać. I oczywiście, co zrobiłam? Kupiłam dwie kolejne. Ale nie to, że chciałam. Nie. Po prostu one na mnie trafiły. One po prostu mnie przywołały do siebie i mówią: no sorry, nie masz innego wyboru, musisz nas wziąć. No jak mogłam odmówić? Więc pierwsza świeczka, nie przedłużając. Świeczka z firmy Body Works. Nie znam. Balsam and Fair. I to jest świeczka sojowa, proszę Państwa. Z tego co widzę, produkowana w USA. I tak mówię, o, pewnie będzie pachnieć chujko, nie? No i tak wącham. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, i to jakiemu ogromnemu, słuchajcie, ta świeczka, ona pachnie jak świeczka z Yankee Candle. Spiced Orange. Ta świeczka, którą paliłam, nie wiem czy to było w tamtym roku, czy dwa lata wcześniej, dostałam od Agi, pamiętam, właśnie pod choinkę taką świeczkę i ją paliłam w które święta, nie pamiętam czy to były... To by musiało być albo dwa lata temu, albo rok temu, już nie pamiętam. I ona pachnie identycznie jak Yankee Candle. Identycznie. Okej. Okay. Normalna cena tej świeczki to jest 25 funtów. Także też nie mało. Ja za nią dałam 10 funtów. Czy to dużo, czy to mało, powiem wam, że wydaje mi się, że
za 10 funtów. No po pierwsze tak, Yankee Candle chyba raczej bym nie kupiła za taką cenę. A po drugie, żeby spróbować nowy zapach, nową firmę, dlaczego by nie? Mój Artek na przykład, no on też bardzo lubi, jak ja palę świeczki i tak dalej, ale jak ostatnio wyszłam z Bath & Body Works i powiedziałam mu, po ile dam są świeczki, stanął mi w drzwi i mówi: co? Ile żeś dała za te świeczki? No więc, no mężczyźni nie rozumieją potrzeby kupowania świeczek. Nie wiem, nie. Ostatni najlepszy rarytas, po prostu najfajniejsza rzecz, jaką w ogóle mogłam chyba znaleźć dzisiaj. Jestem w szoku, bo ta świeczka to jest świeczka po prostu, ale patrzcie na to. Luksusowe opakowanie, piękne. Nie, to co w środku to jest w ogóle, ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, jak w ogóle można takie rzeczy chować w takim pudełku i myśleć, że się po prostu, nie wiem. Nie wiem, o co mi chodzi, ale nieważne. Po prostu zobaczcie. W środku mamy coś takiego. No czy to nie jest zajebiste? Czy to nie jest przepiękne? To jest przecudowne. To jak się wypali oczywiście ta świeczuszka w środku i to wszystko jest po prostu naturalne. Tutaj nawet knot jest zbawiony. Po prostu, kochani, to jest taki luksus w domu. Powiedziałam sobie, dobra, na Mikołajki zrobię sobie taki prezent. Kupiłam sobie tą piękną świeczkę, która niesamowicie pachnie po prostu. Ona pachnie migdałami. Nie, to nawet się tego nie da opisać, bo oni te zapachy mają jakby makaronsy, tart, torty. To są tego typu zapachy, słuchajcie, z tej firmy. I ona mi się tak kojarzy z makiełkami, bo moja babcia do makiełków dodaje zawsze zapach migdałowy, więc mi się to tak właśnie z makiełkami babcinnymi kojarzy. Taką potrawą wigilijną, nie wiem czy znacie, może znana w waszych kręgach jako kutia? Kutia chyba. Więc to mi tak przypomina te makiełki, w ogóle ten zapach migdałowy, to jest najpiękniejsza, śmiało mogę to powiedzieć, najpiękniejsza świeczka, jaką w życiu kupiłam. Najpiękniejsza, po prostu piękniejszego zapachu nie miałam i zobaczcie, ten pojemniczek jest przepiękny, nawet cukierniczkę z niego można zrobić, żeby wam mniej więcej powiedzieć, mniej więcej, bardzo podobnym zapachem jest właśnie ten Almond Body Butter. Więc to mniej więcej pachnie coś w ten deseń, tylko że 100 razy lepiej. Dobra, to by było na tyle, kochani. Dziękuję, że byliście ze mną w tym dziwnym vlogoholu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, buziaki, i do następnego filmiku. Pa, pa!